Cześć, witajcie. Witam Was już w trzeciej części recenzji Samsunga Galaxy S3. Jestem po małych zmianach teraz z tego względu, że wszystko jest tak jak po wyjęciu telefonu z pudełka. Z tego względu, że go formatowałem i chciałem go przygotować dla nowego właściciela. I tutaj fakt, właściwie taka informacja dla Was, żebyście pamiętali o tym, bo no, mimo tego, że trochę spędziłem z tym telefonem czasu, ale zapomniałem zupełnie o tym, że przesiadając się z Samsunga Galaxy S2 na S3 musimy się zaopatrzyć w microSIM, albo zwykłą SIM wyciąć, albo zaopatrzyć się w nową kartę właśnie microSIM. I ja wiem, że to dla niektórych z Was może być trywialne. Ja myślałem, że też już nie zapomnę takich rzeczy, a jednak zdarzyło się, rutyna nie jest jakby dobrym doradcą. No więc wracając właśnie do całej recenzji, dzisiaj chciałbym powiedzieć o funkcjach specjalnych Samsunga Galaxy S3, czyli o tych funkcjach, które w momencie prezentacji telefonu w zeszłym roku w maju wywołały na mojej twarzy taki kiełał, czyli po prostu to jest coś, czego no o czym nie słyszałem, czego chciałem od telefonu i co się pojawiło. Przede wszystkim jedną z najważniejszych rzeczy to jest to, że Samsung Galaxy S3 dostał cały pakiet właśnie ustawień odnośnie ruchu. Tutaj dam Wam adnotację filmu, który prezentuje dokładnie funkcję ruch, gdyż prezentowałem ją dwukrotnie, za pierwszym razem może nie do końca rzetelnie, później już to poprawiłem i myślę, że wszystkie funkcje przedstawiłem. Jest to funkcja, która naprawdę, no, moim zdaniem, zrewolucjonizowała troszkę rynek smartfonów. Może nie dlatego, że nie wiem, że akurat Samsung Galaxy S3 jest, bo niektórzy mogą sobie tak pomyśleć. Bardziej chodzi mi o to, że to było coś nowego. To jest i teraz jest stosowane w całej serii Galaxy. Ale o co chodzi? Kiedy coś jest innowacyjne? Moim zdaniem wtedy, kiedy pojawia się u jakiegoś producenta pierwszy raz, a później inni chcą to kopiować. I tak jest w tym przypadku. Pojawiało się wiele aplikacji, które zaczęły symulować różne właśnie funkcje ruchu Galaxy S3, czy przybliżanie, czy możliwość dwa razy uderzenia telefonu do góry, żeby przewinąć listę, przybliżanie, sterowanie właśnie w internecie stronami. To wszystko zaczęło się pojawiać później w Google Play jako osobne aplikacje, które miały imitować właśnie funkcje Samsunga Galaxy S3 i tutaj właśnie te funkcje ruchu. Drugą taką na pewno rzeczą, która była innowacyjna, moim zdaniem przynajmniej, może mylę się, bo niektórzy patrzą na to z perspektywy różnych launcherów. Moim zdaniem rozwiązania tego typu, że można sobie skróty tutaj mogą być powyciągane, możemy sobie bezpośrednio dojść do aplikacji, to jest no naprawdę coś również bardzo fajnego, z tego względu, że teraz nawet nie mam tego włączonego, ale sam ekran blokowania zmienił się nie do poznania, z tego względu, że raz, że możemy sobie właśnie wychodzić do tych aplikacji, do których byśmy chcieli. Drugi raz, a też jest pokazane, że możemy sobie, obracając tak telefon, oczywiście mówię, mam to wyłączone, ale możemy teraz to włączyć, żeby nie było. Możemy w ten sposób po prostu od razu włączyć sobie aparat. Bardzo fajne przejście, szybkie, bez nie potrzebujemy nawet wykorzystywać tego skrótu. I teraz tak, co tu mamy? Skróty. Skrót aparatu, to jest to. Teraz zaprezentuję Wam oczywiście filmy, które tutaj będziecie mieli w adnotacji, jest to dokładnie pokazane. Oczywiście aparat połączony pierwszy raz, no ale działa bez problemu. Kolejną funkcją, która przyszła jako funkcja specjalna i to była bardzo reklamowana, to jest funkcja Smart Stay. O czym mówimy? O tym, co na początku strasznie kulało i faktycznie nie było dopracowane. W każdym razie później to się poprawiło i teraz naprawdę no, spełnia swoje zadanie. Tutaj mamy to w ustawieniach wyświetlacza Smart Stay. O co chodzi? Tam musicie sobie przeczytać, może trochę za szybko. W momencie, kiedy tutaj teraz ciężko będzie to pokazać, bo po prostu na czas recenzji oczywiście mam włączony
wyświetlacz na 10 minut, żeby mi nie przygasał cały czas. Ale w momencie, kiedy mamy zrobione, a zróbmy to szybko tak, żeby wam pokazać, o co chodzi. Chociaż film też tutaj z adnotacją, wydaje mi się, że był robiony. To wam tutaj dam. I teraz zobaczcie, po pewnym czasie będzie pojawiała się tutaj koło Wi-Fi takie oczko, o, które sprawdza, czy patrzymy na telefon. Teraz nie wiem za bardzo, jak telefon potraktuje aparat, bo myślę, że nie powinien go traktować jako widok człowieka, więc chociaż może. Ja stoję z aparatem, spróbujmy przysłonić mu to, tak jakby tego nie widział. Tam będzie sobie ta ikonka migała i w tym momencie, o, przygasa ekran, co oznacza, że po prostu, że już nie wykrył. O, mi się wygasza. A teraz jak go włączymy, możemy sobie zostawić go tak, jeżeli on traktuje to, że widzi nas cały czas, to będzie sobie świecił no, w nieskończoność, tak? Tak długo, aż mu bateria nie padnie. No i to jest ta cała funkcja. Bardzo proste, ale bardzo funkcjonalne. Do przeglądania stron strasznie. W momencie, kiedy coś czytamy, jakieś artykuły. Nie wiem, nie sprawdza się to w aplikacjach, bo aplikacje same wymuszają chyba pozostanie ekranu włączonego, ale mogę się mylić w tej kwestii tutaj, jakby nie przeprowadzałem dokładnych badań, więc może dajcie znać w komentarzach, jak sądzicie. Kolejna funkcja, która moim zdaniem jest niezwykle rewolucyjna, jeśli chodzi w ogóle o rynek smartfonów i weszła właśnie z Samsungiem Galaxy S3, to jest Smart Alert. To jest rzecz, która po prostu, no nie wiem, ona, to jest tak nieoceniona funkcja, że no ciężko mi jakkolwiek to nawet opisać. Wydaje mi się, że z tego całego telefonu, nie wiem czy poza tym funkcją ruch, która jest naprawdę też doskonała, to Smart Alert najbardziej mi się podoba. O co chodzi? Już mówię w skrócie. W momencie, kiedy mamy jakieś nieodebrane połączenie, nasz telefon, oprócz tego, że miga mu dioda nieodebranego połączenia, czy też niedobranej właśnie wiadomości, albo jakiegoś powiadomienia z jakiegoś profilu społecznościowego, maila, cokolwiek. Oprócz tego, no wszystko by było bardzo fajnie, jeżeli na niego spojrzymy z daleka i widzimy, że miga dioda. Okej, okay, od razu wiemy, że coś przyszło. Co jeśli używamy wsuwki, którą ja używam, czy używałem właściwie. W tym momencie tutaj dioda jest zasłonięta i nie widzimy, czy coś miga, czy coś nie miga. I na czym polega właśnie Smart Alert? Podnosząc telefon, on wychwytując to, że jest ruch, że telefon się przemieszcza względem właśnie swojego poprzedniego położenia, czyli wykorzystuje żyroskop i inne urządzenia, które mamy u siebie na pokładzie, daje nam znać przez wibrację, że jakieś nieodebrane połączenie, czy właśnie wiadomość, powiadomienie czeka na nas, że coś się działo z naszym telefonem i warto, żebyśmy do tego zajrzeli. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo nie przeszkadza w momencie, kiedy na przykład mamy nieodebrane połączenie, a idziemy i telefon jest w kieszeni i on delikatnie wibruje, to nie słychać, nie czuć tego tak naprawdę. Ale w momencie, kiedy telefon rzeczywiście leży i go chwytamy i chcemy go włożyć do kurtki czy do spodni, gdziekolwiek, on zawibruje i w tym momencie wiemy, o, musimy zobaczyć na telefon i na pewno coś tam na nas czeka. Funkcję tą włączamy normalnie tutaj w ruchu, jest inteligentny alarm. I to jest jedna naprawdę z lepszych funkcji. Wiem, że ona podchodzi gdzieś pod funkcję ruch, ale ja to traktowałem zawsze jakoś osobno. Moim zdaniem to jedno z fajniejszych rozwiązań. Kolejna rzecz, no moim zdaniem NFC również zostało wprowadzone tak na szerszą skalę. Wiem, że jakieś Nokia tam miały i tak dalej, ale tak naprawdę pierwsza kampania reklamowa i moja na pewno styczność z NFC była przy Samsungu Galaxy S3, zabawa z innymi telefonami, że możemy sobie przesyłać stronki MP3, synchronizować oraz pierwsze płatności mobilne. To również moim zdaniem funkcja specjalna w Samsunga Galaxy S3 z tego względu, że w momencie, kiedy wchodziły inne telefony na rynek, te usługi nie były aż tak dostępne. Są jeszcze takie funkcje, które przyszły później, ale są też warte uwagi. Myślę tutaj właśnie o trybie blokowania, o którym kiedyś też wspominałem przy jednej z aktualizacji. Bardzo fajne rozwiązanie.
Ja na przykład no, bardzo sobie chwalę z tego względu, że zawsze sobie włączam tą tryb blokowania właśnie między tam powiedzmy 22:30 a 5:50 rano, żeby w nocy mnie te wszystkie maile nie budziły. Robię sobie tylko wyjątki, że wszystkie kontakty ulubione są po prostu wyłączone jakby z tego trybu blokowania i tylko one się mogą ze mną połączyć, a wszystko reszta przechodzi bez echa. Jeśli chodzi o jakieś jeszcze dodatkowe funkcje, to myślę, że sam sposób odblokowania ekranu też był bardzo fajny. Też innowacyjny moim zdaniem. Te fale, które tutaj się rozchodziły. Widziałem kolegów, którzy później na S2-kach mieli takie symulujące właśnie też wygaszacze albo ekrany blokowania, które jakby no podrabiały właśnie S3, więc jest to też coś nowego, coś co wszyscy chcieli mieć. Myślę, że to wszystkie funkcje, jeśli chodzi o te specjalne funkcje Samsunga Galaxy S3, są oczywiście w tej funkcji ruch, jest pełno jakichś usług i dodatkowych właśnie rozwiązań, które strasznie ułatwiają, ale nie rozbijajmy już więcej tego. Myślę, że te kilka podstawowych jest najważniejszych. Na pewno Samsung Galaxy S3 w roku 2012 w końcu został też telefonem roku. Wprowadził wiele innowacyjności. No, to będzie bardzo długo na ustach innych osób i dajmy sobie z tego też sprawę, że serię Galaxy, szczególnie właśnie mówię o tej S1, S2, S3, S4, będą wyznaczały też trendy. To są telefony, które już nie tylko są powiedzmy kopiami innych rozwiązań, wszyscy dobrze wiemy co mam na myśli, ale robią coś też zupełnie nowego, starają się nie tylko dogonić, ale i przegonić konkurencję. Myślę, że tutaj to też się udaje. Są funkcje, które do dzisiaj w innych smartfonach nie są wprowadzone. A to jest chyba ważne, żeby po prostu smartfon, który jest już pół roku czy rok na rynku, wyprzedzał nawet swoich nowszych kolegów jeszcze gdzieś tam o pół roku. Dobra, trzymajcie się i zapraszam do kolejnej części. Pozdrawiam, hej!